Dobry wieczór. Zapewniam Państwa, że z tej strony nic nie widać, więc spoko. Serdecznie witamy na tej wieczornej części naszego specjalnego dnia. Witamy serdecznie Martę i jej rodziców i wszystkich przyjaciół. Dobry wieczór. Gdzie jesteście? Jesteście? O, hej! Bardzo dobrze. Proszę Państwa, króciutko. Rozpoczniemy takim dziwnym, myślę, całkiem sympatycznym tworem. Zagra dla nas bratu, czyli Kamil Kwiatkowski. Wielkie brawa. Maciej Kombiński na... właśnie. W pewnym momencie pozwolę sobie przeszkodzić i przeczytam fragment książki, której premiera już niedługo. Jest to książka Jacka Katosa, czyli persony bardzo znanej tutaj. Książka będzie nosić tytuł Boskie Zapętlenie. Życzymy miłego odbioru. Dobry wieczór. Nazywam się Kamil Kwiatkowski. Za chwilę zaczniemy. Chciałbym na początku podziękować wszystkim, którzy tu przyszli, ponieważ robicie naprawdę dobrą robotę i to wszystko, co zrobiliśmy dzisiaj, żeby pomóc małej Marcie, to jest naprawdę wspaniała rzecz i chciałbym Was nagrodzić brawami. To, co teraz usłyszycie, może różnić się od wszystkiego, co do tej pory słyszeliście. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie obiecuję, że będą łatwe dźwięki, ale mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Także zapraszam. Można zacząć odliczanie. Thank you.
Był kiedyś człowiek, który nie mógł kochać. Nigdy nie patrzył na ludzi ani na rzeczy, które go otaczały. Patrzył na świat, mrużąc swoje zielone kocie oczy, jakby bał się tego, co zobaczy, lub jakby tym swoim siśniętym wzrokiem chciał egoistycznie dostosować zniekształcony obraz rzeczywistości do własnych potrzeb i wymagań. A tak naprawdę po prostu zbyt dobrze zdawał sobie sprawę z siły swojego spojrzenia. Doskonale wiedział, jak piękny jest świat, który go otaczał, ale jednocześnie był świadomy tego, że cokolwiek obdarzy choćby najmniejszą kroplą uwagi, czegokolwiek zapragnie, cokolwiek dotknie w pożądaniu, to umrze. Straci zapach, barwę, zwiędnie, ześmiergnie, zgnije, wyparuje, zdechnie jak chory szczur. Wiedział, że każda pozytywna myśl, jaką prześle, każde szczere, miłe słowo nie ugłaszcze, ono zabije. I im bardziej pilnował się przed emanowaniem ciepła swojego czarnego serca, tym bardziej jego zdolności destrukcyjne prężały w swojej wymyślności i skuteczności. Nigdy nie próbował się wychylać spośród ludzi wyglądem czy zachowaniem, ale tym bardziej osoby, które miały z nim styczność, instynktownie pobudzały poczucie własnej pewności, prężyły ostrzegawczo mięśnie, wystawiały radary psychicznego bezpieczeństwa, nie rozumiejąc własnych reakcji. Pomimo szarości, w jaką się przeoblekał, ludzie, czujni na samą jego obecność, zaczynali reagować wewnętrzną paniką, poddawali się niekontrolowanemu procesowi podskórnego rozpływania się kwasu strachu. I nie miało znaczenia, że w jego zielonych oczach za kotarą ślepego zaufania można było znaleźć także ukojenie. Można było zatopić swoją duszę, oczyścić ciało, zatopić własny byt w paradoksie cudu śmierci klinicznej. Człowiek, który nie mógł kochać, zbyt dobrze rozumiał siłę swych oczu, przekleństwo nienawiści. By choć przez chwilę pozwolić sobie na rozłożenie skrzydeł drzemiącej w nim gdzieś głęboko miłości. Wiedział, że boskie ukojenie, jakim przecież zdolnym był obdarować, prędzej czy później dla ludzi o sercach zbrukanych pokusami codzienności, zabrudzonych banałami najprymitywniejszych grzechów, skończy się powolną agonią rozmemłanej duszy, rozkładem ludzkiego sierpa. Aniołowie w sobie mają tę niepojętą mieszankę życia i śmierci, niczym nieuzasadniony doskonały splot miłości i nienawiści. W piórach łaski i w ustach zawiści tulą nasiona nowego życia. I tylko anioł, pierwiastek szatana z siebie samego wyłuskując, pojąłby ból, jakim musiał żyć człowiek, który nie mógł kochać. Istne wojny domowe wybuchały w jego piersiach, krusząc pożądaniem dzwon nadziei. Im bardziej cierpiała jego dusza, tym bardziej szeroko rozkładał skrzydła żalu, burząc przy tym wszystko, co mógł nimi objąć. W końcu swoje serce, jak psa w klatce, szczuł sztuczną obojętnością. Wiedział, że ten pies, poddając się ufności i miłości, którejś nocy zatopi kły miękkiej materii ludzkiego mięsa, rozszarpie delikatne gardła pozornego spokoju. Człowiek, który nie mógł kochać, wbity w szarość, z oczyma sprytymi pod maską gęstych, kluczoczarnych włosów, przemykał się niepostrzeżenie w labiryncie postaci matek, urzędników, złodziei, bandytów, policjantów, pijaków, nimfomanek, psychopatów, nauczycieli, dziewcząt, pasterzy i dzieci.
już ostatni utwór. Chciałbym podziękować wszystkim za to, że tu przyszliście. I jeszcze raz chciałbym podziękować wam wielkimi brawami za to, że pomagacie Marcie i robicie naprawdę wielką rzecz. Nie wiecie jak bardzo. Było wiele przeszkód w drodze tutaj. Miałem jednego gitarzystę, miałem drugiego. Niestety nie mogli przyjechać. Miałem problem z dojazdem, ale dojechałem. I wierzę, że ten dzień zapadnie w waszych pamięciach na długo i mam nadzieję, że tak będzie. Pomożecie mi? Potrzebujecie tylko waszych rąk.